Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć, według mnie mogłaby wyglądać tak. Jest późne popołudnie, mała miejscowość Nesse we wschodniej Fryzji. Nad stołem kreślarskim pochyla się architekt i w momencie, kiedy stawia tą ostatnią kreskę, słyszy pukanie do drzwi. To lokalny goniec dostarcza mu pismo i w tym momencie serce Schatteburga zaczyna bić szybciej, bo ma nadzieję, że to jest list z Langebielau z Niederschlesien. Otwiera list, czyta, pojawia się na jego twarzy uśmiech i w tym momencie odmienia się całe jego życie. Tu za nami jest budynek, który jest właśnie dziełem Schatteburga, ale jedno mnie zastanawia. Po co w tamtym czasie ten budynek został wybudowany, skoro tuż za potokiem była już szkoła ewangelicka. Bielawa z końcem XIX wieku już miała ugruntowaną pozycję jako miasto, jako wieś przemysłowa. W XX wieku już ta pozycja była tak mocno ugruntowana, że liczba mieszkańców miasta była tak duża, a tym samym duża była liczba dzieci. Niedaleko plac kościelny, szkoła ewangelicka dla dziewcząt i chłopców już nie mieściła tak dużą liczbę dzieci, dlatego zdecydowano się na wybudowanie nowej szkoły i na podział jakby żeńska i męska szkoła ewangelicka. Ten budynek tej szkoły, o którym dzisiaj rozmawiamy, swoją konstrukcją zadziwia. Jest taki bardzo nietypowy, niesamowity i jedno, co jest w nim fascynujące, to, że ta elewacja zachowała się oryginalna, że przez te wszystkie lata nie przyszło komuś do głowy, żeby położyć na to tynk. To jest też ważne. Wydaje mi się, że no możemy się cieszyć z kolejnego obiektu w Bielawie, chociaż zaglądając do środka, no, nie unikniemy tego, że w środku powiedzmy zobaczymy coś, co jest już bardzo stare. Jest gruntowny remont przeprowadzony, jedynie ta bryła zewnętrzna jest taka fajna, oryginalna. Może coś konkretniej na temat początku tej budowy, bo z tego co wiem, ten budynek nie wyglądał tak na początku też chyba, nie? Budynek był budowany w dwóch etapach. Pierwowzorem tego budynku był Uniwersytet w Halle. Podobna budowa, wygląd budynku.
też wiem, ta górna część to nie tylko szkoła, to też pomieszczenia dla nauczycieli chyba też były. Tam było mieszkanie dla nauczycieli, tam była sala konfirmacyjna i tam też były sale wykładowe dla dziewcząt w postaci sal kuchennych. To jest taka ciekawostka. Wyposażone były sale w przyłącze gazowe, były gazówki i dziewczęta, które uczęszczały do szkoły, mogły uczyć się też. Bo nie bardzo skojarzyłem. To była szkoła ogólna, męsko-żeńska, czy tylko żeńska? Tylko żeńska. Tylko żeńska. Tak, tylko żeńska. W ogóle nazwa Café Mylę wzięła się od wyglądu tego budynku. Mhm. Wygląda rzeczywiście jak ręczny młynek do kawy. Tą nazwę przypomniał mi Hans Rosenberger, były mieszkaniec z Bielawy, urodzony w 1936 roku i on pamięta jeszcze późniejszych jeszcze opowiadań nawet, że dziewczynki chodziły do młynka do kawy. Właśnie to powiem Ci, jak czytałem wcześniejsze różnego rodzaju publikacje na ten temat, to ciekawostką właśnie jest to, że ta nazwa od samego od późniejszej tej przebudowy tak się przyjęła, że nikt z tych mieszkańców nie mówił, że tam do szkoły, tylko że wszyscy do Café Mylę, do tego młynka do kawy. Nie? To jest bardzo ciekawe. Pokazuje tu, jak charakterystyczną budowlą jest ten budynek, skoro ta nazwa się tak świetnie przyjęła wśród mieszkańców. Nie? Młynek do kawy. Dzięki właśnie Hansowi Rosenbergerowi ta nazwa taka potoczna została zachowana dla nas, bo w sumie my nie używalibyśmy tej nazwy. To jest potoczna nazwa, która funkcjonowała wśród dawnych mieszkańców przedwojennej Bielawy. A dzięki Hansowi my możemy dalej używać tej nazwy. To jest taka... Kto by się w ogóle dzisiaj domyślił, że taki kształt budynku to jest młynek? No ludzie już zapomnieli dzisiaj o ręcznych młynkach do kawy. I kto by przypuszczał, czytając teraz przedwojenne jakieś teksty lub powojenne niemieckie, że ktoś opisujący szkołę młynek do kawy mówi o tej szkole akurat. Mhm. Budynek ma to szczęście, że jak wiele obiektów w Bielawie, które pełniły tą funkcję przed wojną, zarówno po wojnie, że tak dotrwały do tych czasów. To jest, wydaje mi się, szczęście tych budynków. I on po wojnie też pełnił charakter szkolny. W 1946 roku był nieznacznie zmodernizowany, wyremontowany i znajdowały się tu polskie już placówki szkolne. Na górze było, na piętrze było mieszkanie państwa Rosików. Porozmawiamy jeszcze o datach. Bardzo ważne są te sprawy w takim aspekcie historycznym. Dokładna budowa, kiedy to się zaczęło? Mhm. Oczywiście sięgniemy do książki. No, ja akurat do cyfr nie mam pamięci. Po to są książki. Pracę rozpoczęto w 1894 roku, wówczas położono kamień węgielny. Już 3 lipca 1895 roku w dwóch wykończonych pomieszczeniach mogły uczyć się trzy klasy żeńskie. Ale to była cały czas ta część parterowa. Także przez długi czas budynek nie wyglądał tak, jak obecnie wygląda. Dopiero górną część z tym takim zadaszeniem to dostał w 1916 roku. Ponad 20 lat czekał jakby na całokształt. Coś podobnego jak z tą naszą pocztą górną, też 20 chyba 1 lat, zanim ta część była dobudowana. A powiedz mi, czy wiemy coś na temat na przykład takich poważniejszych fundatorów? Wiemy, czy ktoś zainwestował jakieś większe pieniądze, żeby to powstało, czy to po prostu była zbiórka tej gminy ewangelickiej? Tak jak mówisz, to była zbiórka gminy ewangelickiej. Pamiętajmy, że w Bielawie gmina ewangelicka i gmina katolicka miały swoich wyznawców i własne finansowanie było w tą stronę. Jakoś nie było problemu, żeby gminy sobie dawały radę, bo te gminy i budowały i kościoły, i szpitale,
a także szkoły. Hojne społeczeństwo było. Pragmatyczne. Dla siebie to tworzyło. Dla siebie właśnie. Według publikacji Życie w dawnej Bielawie, ile uczniów tutaj chodziło do tej szkoły? Oczywiście dziewcząt, bo to była szkoła żeńska. Początkowo około 350 uczennic chodziło do tej szkoły. Później ta liczba się zwiększyła do 457 uczennic. Także to spora grupa. Spora, tak. 500 osób prawie uczęszczało tu do szkoły, tak? A to świadczy o wielkości gminy ewangelickiej. Ewangelicy stanowili większość wyznaniową w Bielawie, ale także świadczy o tym, że Bielawa miała już bardzo dużą liczbę mieszkańców. Pamiętajmy, że to już było kilkanaście tysięcy mieszkańców. Czy coś wiemy na temat tego personelu? Dyrektor, nauczyciel, nazwiska jakieś konkretne? Grono nauczycielskie składało się z Reinholda Burcharda, który był później wieloletnim dyrektorem tej szkoły. Nauczycielem także był w tej szkole Paul Böhm, Elisabeth Rodner i Helene Ende, która była jedynym nowo przyjętym jakby spoza Bielawy nauczycielem. Czy coś wiadomo na temat tego Burcharda? Skąd on był? Zaskoczyłeś mnie pytaniem, ale dobrze, że mamy książkę, bo rzeczywiście postać dyrektora jest bardzo ciekawa. Reinhold Burchard był nie dosyć, że nauczycielem, to jednocześnie pisał kroniki jubileuszowe. Zresztą tak jak nauczyciel Fritz Henow czy Anton Hanik. Reinhold Burchard napisał 50-lecie Towarzystwa Sowiegórskiego, turystycznego. Czyli taką publikację stworzył, która dla nas jest niesamowitym źródłem informacji o turystyce w Bielawie. Nauczyciel, właśnie dyrektor. W sumie widzisz, no też kolejna postać taka, która jest w pewnym sensie zapomniana przez Bielawę, przez nasze różnego rodzaju stowarzyszenia, które interesują się historią Bielawy, bo ja nie słyszałem wcześniej, żeby ktokolwiek wspominał o tym, nie? Chociaż wspominałeś też o Henow, tak się nazywa, tak? No gdybym żył w tamtych czasach, to ten pan był moim sąsiadem, bo wynegał mnie. Tak jest. No ale dobrze, że zapytałeś o tego Burcharda, bo jednak wiadomo, że z publikacji z różnych tematów można wyłuskać samą postać. My w tych opowieściach, w tych wędrówkach idziemy ulicami Bielawy, pokazujemy budynki, ale rzeczywiście można też opowiadać o ludziach. To ludzie tworzyli to miasto. Tak, no to jest ważne. No nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że w jakimś niepozornym budynku mieszkał człowiek, który tak wiele zrobił dla regionu. Nie? Ale to wszystko nadrobimy i zrobimy. Zapraszamy. Zapraszamy. No i dzielcie się ze znajomymi, z rodziną, że taka strona jest. Widzimy, że jest zainteresowanie. Staramy się. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie.